Cholera. Niedobrze. Gniazdo os jest pod drzewem. No i przypłynęła nasza rodzinka. Chyba mi ulicy zaginęły. Jesteś pierdolony. Ja nie wiem, ja myślałem, że to kury. I mówię, lecę do kury wędki. Mówię, jak fajnie, może kura nie wstanie, to sobie wyholuje. Lisy mi zawinęły buta. A ja myślałem, że to u sąsiadów. Fajny, 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 no. Zdrowiutki taki. Podejdź, żeby był większy. Ale to on mi zniknie, on jest taki duży. Osiem, no, bardzo osiem. Sęka, sęka to będzie. Dobra, nie będzie miał dyszki. 9. Zaraz zobaczymy. Ważymy. No. No, już dawno nie było tego chlapania. Fajnie. Tylko musiałbym się ubrać. Dziubek lisy mi ukradły buta jednego. Jest tylko jeden. A miałeś go na dworze? Serio? No wiecie, nie masz? Nie. Bez kijka porwałem. Poszukiwaniu buta. Ciekawe, czy się znajdzie. O, jest, jest but. Jest. Z zombiskami? Nie ma zombisków? Nie ma. Płynął, a ja tutaj mam branie. No, widzę. Złamał malutką rybkę, ale przy okazji mi ruszył tego. Cześć! O, Franuś, wychodzi już śmiało. Marysia, ty wychodzisz czy co? Wychodzisz. Sypnij tam troszkę. No, już te skrzydełka takie ładne, białe. No, już to wygląda ładnie. Krzesło się suszy po nocy. Zawody spinningowe na dzierżnie. Lin. No stary. Co to tam miałeś? Kukurydzę? No. Czekaj malutki już. Jaki fajny śliski. Zadowolony? Kura? Pokaż się. I co? Piękny jest. Taki jestem ładny. To. Śliczny jestem, śliczny jestem. No, kurczaczku. Zmierz sobie. 44. No, kura. Rybę trzeba wyleżeć i to jest prawda. Uciekaj. Chłopaczku. Uj, jak poleciał. Pierwszy raz linek na dzierżnię. Ale ładny, no. Zadowolony, co? Oj, oj. Masz głowce? Znowu nie ma buta. Znowu zgubił. Ty, nie mam tego buta w namiocie, nie? O, jest tu już przy brzegu. Tu jest. Dobrze, dobrze. Patrz tam, przed siebie podbierak wyciągnij. No i... Jeszcze jak mi powiesz, że to była moja wina, to no nie, 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 nie. Ale ty patrz, tak długo go ciągle by się zerwa. No mi szarpał. Szarpał mi ten. Na własne życzenie ci. Nie. Ja się babu źle zapięty. Nie, bo lubię holować.
początku kręcił, ale już metr, dwa metry przed podbierakiem przestał polować i karp się zaczął tańczyć i próbować się wyrwać, a ten go na sztywno. No i poszła ryba, no, ale tam gówno z rybą, buty są gorsze. Wytłumacz, o co chodzi? No ukradli mnie znowu lisy, nie? Myślałem, że rano nie przyjdą. A lisy chodzą jednak całą noc. I patrz. Jakby ktoś znalazł buta na dzierżdzie, to ja bym prosił o kontakt. Całą noc buty były w namiocie. Poszedłeś sikać nad ranem. I co? Już się zapomniałem. Już nie lubię lisów. Jak mi się podobały te dwa oczka łażące, tak już nie cierpię lisów. Dlaczego ty masz pretensje do lisa, że jest lisem? Nie rozumiem do tego. Nie mam pretensji do lisa, że jest lisem. No tak. Nie. Ciekawe, czemu go zawiną, nie? No bo jest ze skóry. Sąsiadom zawinęli gumowca i jednego buta i jeszcze brakowało mu na dwie łapki, no. No i w czterech różnych przypadkach. Gumowcu. Ale jestem szalony. Ale jestem szalony. Trendy. Pozbawił mnie tego narzędzia do roboty. Ja nie pójdę do pracy dzisiaj, nie śmiesz. No, ale poranek się zaczął z grubej rury. Najpierw karpik się spiął, nie? Fajny, siódmeczka, ósemeczka. Przy podbieraczku. A później stwierdziliśmy, że nie ma buta. Wczoraj bym go żałował, bo na początku wczoraj była śmieszna sytuacja, później mi się trochę go żal zrobiło, później znalazłem mu buta, więc spoko, ale dzisiaj to już zasługuje na to, żeby z niego po prostu lać przez cały czas. Nie ma tragedii, znalazłem drugiego, też brązowy. O, proszę. Do szewca oddasz, a pojąć to ogarnie. Kurde, i tak tego se nie wziął, nie? Przecież też, nie, to widzisz, to jest ze Skyu. No, woli prawdziwą skórę. Nie wyrzucaj na razie tego buta, może gdzieś znajdziemy jednak. Ja co mam, długo wyrzucę? Nie, tam do worka na śmieci mamy taki specjalny. Nie, no jeszcze pochodzimy, jak się tak jasno zrobi. Tego wyrzucał w ogóle. Kupię sobie dokładnie takie same i jak mi zajebę, to mam nadzieję teraz, że tego drugiego. Zgłoś normalnie reklamację, że zgubiłeś buta, no. Ale przecież od zgubienia też są. Jak okulary ja zgubię, to oni mi dają okulary. Takie mam ubezpieczenie. Firma, która mi robiła okulary. Tak, ja mam... I tobie takie ubezpieczenie. Dobrze, że tak. Nie tacie. Bo... Nie, żeby popłynęli także. Ja go okameruję całego na głowie, na plecach. Wszędzie widziała kamery. Gdzie co położył? Nie, odczipuj wszystko, co nosi. Bo to jest takie na... Co na klucze jest, nie? Co się gwizda i te... No, buty. Tak, do buta mu dokleję jednego, drugiego, do kurtki. No. Czapki, bo szali, takie rzeczy, co się traci. Będzie chodził po obzwisku. To może byśmy, no bo jak on wczoraj w tamtą stronę go ciągnął, no to może w tamtą stronę. Ale to mógł być inny lis, nie ten sam. No, jak tych lisów to jest pełno. Mógł być inny. No, może z rodziny na przykład jakiś, nie? Nie, najbardziej mnie bawi to, że ty w robocie będziesz w poniedziałek w kroksach, nie? Nie, w gumowcach, nie, biorę, ja mam jeszcze stary urlopu, tyle, że łohoho, chyba wezmę dwa tygodnie i pojadę na grzyby. Gumowce na grzyby. Jakoś odstresować musi. Gumowce ma, tak. Nawet sobie nie zdaję sprawy, ile ty mi radości przysporzyłeś rano tym pytaniem, gdzie jest wód? Nie wierzę. Ja. Ono tu ty. Taram. Wiecie gdzie? No. Polarzem aż do tych następnych miejscówek, z 500 metrów dalej, tam gdzie żeśmy na tym takim tym się zakopali, nie? Mówię, iść, nie iść, albo idę, oglądam śmieci, idę. Na ścieżce, w takiej trowie, ty patrzę, 10 metrów jak grzyba. Mówię, no kurde, nie wierzę. Jest! Góra! Chodź szybko! Znalazłeś? No! Gdzie był? Na następnej miejscówce, chłopie, 200 metrów dalej. Na ścieżce, w trawie. Tam? Daleko, ale za tymi brzozami. Tam, gdzie ten jeep wyjeżdżał, nie? Co no. Byliśmy na męskim wyjeździe. No to na ścieżce, w trowie. Patrzę, mówię, no nie wierzę.
No to gratulacje, naprawdę. Nie, no po prostu nie, no nie. Ty, ale to mnie teraz nastawiło, że aż chyba przerzucę wędkę. Dwa razy to zrobił i dwa razy mi się udało znaleźć, nie? No. Czujesz, jakbym znalazł takiego samego, tylko dwa prawe? No, ale nie zostawiajcie absolutnie żadnych butów na zewnątrz. Bo przyjdą z ten, przyjdzie z lasu lisek dziki i zawinie wam szczewiki. Dobra, dawaj. Co to się stało? Najpierw but, 5 minut, skarpetka z jeziora. Jeszcze nie złowiłem skarpetki. Buty już złowiłem dwa, bo trzy. Dwa. Ja za chatkę uważam za domu. Bardzo. Nie, no było fajnie. Ale wszystko się skończyło szczęśliwie.